O, przyszła taka duża grupa gołębi. Ronaldo do góry nogami już leci. To mój Ronaldo jest. Ja muszę zobaczyć, ile tych gołębi wszystkich jest już. Osobiście. Ale przyszła taka dość duża grupa teraz. Ile tam mamy? Ile tam? Tu się wszyscy... O, Bartek Bujnik, on siedzi tam. Zaraz zobaczymy. Czopryniak. 40. Jest? Jasiu jest. O, jest. O, Jasiu jest. Który? 61. 46. Typowany. No. I ale mamy gołębi. Mało typowanych jest, nie? No to jest typów. Zobacz, ile typów jest. Czekaj, popatrzę na koniec. Waldemar Opolka następny. A nie, to nie, ty co też. 51, poczekaj. Kandyba Buranicz, Tomasz Czupryniak, dwa, Marek Razik, Bartek Bujnik, Pietras Suchecki, Jan Gala, Tym Ofiera, przepraszam. No dobrze, czyli mamy tutaj tyle tych gołębi, widzimy. Już mamy. Tu kurczę nam, żeśmy nie filmowali przez jakiś czas, bo kolega Jerzy Olszewski przywiózł nam tutaj jak zwykle co roku pieczonego. Dzisiaj prosiaczek był, tu był wcześniej indyk, tu były różne mięsa, dzik, ale dzisiaj był ten i tutaj po prostu jedliśmy, no po prostu. To jak wszyscy zresztą, widzimy strefa kibica w dalszym ciągu tutaj jest. Będziemy czekać sobie tutaj na przylot tych gołębi. Tych jeszcze mamy ze 150, żeby przyszło, to było dobrze. Nie psu, nie, tutaj Jurek Olszewski jak zwykle nam te dostarczył tutaj właśnie pieczonego prosiaczka. A tutaj teraz będziemy jeszcze pokazywać nagrody, tak? Nie, to nie są nagrody, to chciałem moim kolegom za to, że zawsze są chętni do pomocy. To są dla nich nagrody. To nie są nagrody, nie są, ale to są nagrody. To są po prostu prezenty. Od sklepu dla hodowców, który praktycznie jest zawsze tu z nami od początku. I tak samo mogę na nich liczyć, tak jak mogę liczyć na nich. Czyli Jasiu, to jest dla ciebie. Dziękuję. No, także gratulujemy. Co tam w środku jest, to pokażesz? Oczywiście. I Rafał, to jest dla ciebie. Dla Rafała. To otwórz i pokaż. Pokaż, co tam jest zapakowane. Ja pamiętam, bo my to wtedy kręciliśmy film o tym. Kapeczki sobie możecie ubrać. Flywet. Tak. Tu mamy kubeczek i jeszcze dużo akcesoriów, preparaty od firmy. Także gratulujemy. Tam jeszcze gołębie cały czas przylatują, mamy chyba 60 kilka sztuk. I cały czas będziemy tutaj towarzyszyć do końca wieczoru, do przylotu ostatniego gołębia w dniu dzisiejszym. Jest godzina 16, stań tam. Jest godzina 16 już prawie. Cały czas jesteśmy na WG Kosakowo. Mamy tutaj ponad 100 gołębi. Ile jest, Jasiu, dokładnie gołębi? 120, ale fajna jest rzecz, bo cały czas te gołębie przychodzą co chwilkę. Cały czas się zmienia. Tak, i co, bo cały czas lądują gołębie. Przyjeżdżają pojedynczo, nie ma żadnych spektakli. Zobacz, jaki zwiat. Nie? To jest, mówię, stare by dzisiaj miały problem, jak tam ktoś mówi, że to lekki ląd. No wieje teraz, już od dłuższego czasu zresztą wieje. To zaczęło wiać już dużo, dużo wcześniej. One po trasie miały taki wiatr cały czas. Teraz tutaj na końcówce to przyszło. O. Ale fajnie, bo przychodzą. Już tam można zobaczyć, jak ten front się zbliża. To już jest w nocy. To w nocy już tu. Pokażmy może w głębniku, jak one wyglądają jeszcze, co? Ramy będzie odcięte. O 5, 8 będzie tu u ciebie lało. Tak, no to już mówię wszystko. Głowa mi boli. Chyba już przestała, bo nie masz tego stresu. Jeszcze 100 gołębi około jest w locie. Widzimy, o, one tu sobie siedzą. A gdzie jest ten, kurde, nasz ten taki szczupkiem, ten biały, ten, no. Gdzieś poszedł. Kuba! Kuba! Ale sobie zonę. No to nic, siedzi gdzieś tutaj. No, mamy 120 gołębi ponad, widzimy. Nam się tutaj udało zaobserwować przylot. Mamy tego pierwszą część filmu wpuszczoną. W drugiej części pokazujemy właśnie teraz tutaj o tej godzinie 16, jak to wygląda. Jeszcze dużo obcych z nimi przelatywało. Tak, dużo gołębi było takich właśnie, że siadały, ale nie wchodziły i odlatywały. I też przyciągały. Wszędzie się błąkają, nie? To jest, mówię, to jest strasznie, no mówię, ten wiatr jest dzisiaj przerażający, to mówię, to niektóre oddziały to by miały przy starych lotach przy takim wietrze problem. To jest 35 na godzinę, wiatr to jest dziób, typowy wiatr dziób. No. Sobie możemy pooglądać, jakie tam są gołębie, które przyleciały. Gratulujemy wszystkim, którzy wygrali. Mistrzostwo drużynowe się jeszcze zmienia. Rafał Pasen chyba już nie jest zagrożony, ale już teraz Tim Ofiera wskoczył na drugie miejsce. Jeszcze Sołdański ma szansę. Jeżeli jeden gołąb dojdzie, też jeszcze wszystko się może zmienić. Tak, a czasu mamy jeszcze dużo, jest dopiero godzina prawie 16, 15.54 dokładnie. Z prędkością 600 coś, czyli tam może jeszcze się dużo zmienić. Dobra. Ale gratulacje naprawdę dla wszystkich, za te gołębie, które są. No.
porządnie. No i się udało. Na razie brakuje wrak do jeszcze głębi, ale jeszcze jutro jest dzień. No, to jutro już może być bardzo ciężko, bo to jutro już wszystko, to wszystko się przesunie do nas. To, co było tam w Neubrandenburgu, już będzie wszystko. No, zobaczymy. Także na razie dziękujemy i będziemy za chwilkę jeszcze pokazywać, jak kolejne gołębie lądują. Tak jest. Jesteśmy w dalszym ciągu na Kosakowie następnego dnia i zobaczymy, jest godzina 9, tutaj straszny deszcz pada cały, zobaczmy, jest zachmurzenie od rana, ale widzimy, trzy gołębie przyleciały jeszcze. I tu jeszcze właśnie jeden latał. Tu obcy, ale to jest ten z 2019 roku, ma żółtą obrączkę, patrzyliśmy. Tu natomiast trzy siedzą, ale są tak zmoczone, że nie mają chyba siły, kurde, fej. I jeden wszedł chyba, nie? Tak. Jeden już wszedł. Zaraz sobie zobaczymy, czy jest. To mówię, wczoraj to co jest teraz tu, to było wczoraj tam, gdzie miały być puszczone. No i one tak przychodzi, no, fronty. No niestety, to są fronty. Mówiliśmy, dużo ludzi tam muszę jakieś pretensje, jakieś tam, no. Układa się loty na 500, na żeby 500 kg. No jakbyśmy zrobili 500 za tydzień z wiatrem, przy 20 km wiatr, no później by było mówione, że łatwa 500. Taki lody jest bardziej wymagający niż nie jedna 500. Zresztą wczoraj widzieliśmy... 140 chyba 9 gołębi nam wczoraj przyszło, tak, kapały, no, do samego wieczora. Rywalizacja drużynowa się zmieniała do samego wieczora. Tak. No, było to fajne. Też tutaj na tych ostatnich filmach widać, jaki to był wiatr. No, jak one wyglądają, biedak. No, tutaj... biedactwa siedzą sobie, ale tam, czekaj, zobaczmy, czy to wszedł ten. Kręci dalej? Nie, to było teraz uruchom. Zaraz zobaczymy. No i odpaliliśmy program i widzimy, że te trzy gołębie, które przyszły, to są stopień Czardybon, Marian Górka i Mariusz Pietkiewicz. Trzy gołębie. Ale pada. Pada, fest. O, tu mamy już posortowane ładnie wszystko, także widzimy, dzisiaj przyszły 3, wczoraj było 149, a dzisiaj jeszcze 3. Pogoda, pokażemy jeszcze raz, jaka jest. No od 11 pokazują, może to przejdzie, 11-12, to może się... To może jeszcze coś będzie siadało. Będzie siadało, na razie... System będzie chodził, rejestrowo jeszcze, zobaczymy... Aż ile... cud, że te 3 przyleciały. No, dobra, także na razie dziękujemy, dziękujemy za finał, bardzo fajna impreza była. Także do zobaczenia i zapraszamy do edycji 2023. No, ale mniejszy trochę jest. Wczoraj po południu to było bardzo. Ale jeszcze nie byłby taki straszny, bo by był wodą. No. Bo z tym frontem przychodził zachodni wiatr. Dobra. Na razie do zobaczenia.